dzisiaj nam nie grozi śmierć. Wolność tą samą ma cenę, nigdy nie poddaj się. Pianista bez palców. Odcinek 10. Rakowiecka. Miara czasu? Tu żaden zegar nie tykał. Pobudka, spacer, tydzień nie kończył się niedzielą. Tadeusz przyłożył rękę do wydrapanej na parapecie klawiatury. Za okratowanym oknem widać było nagie jeszcze gałęzie starego kasztana. Pomyślał, że ta krata jest wielkim krzyżykiem na jakiejś niepojętej pięciolinii i oznacza dokładnie tonację, w jakiej powinien zagrać. Lewą ręką przebiegał sprawnie klawisze, choć brakowało mu odpowiedniej różnicy pomiędzy czarnymi i białymi. Próbował także przesuwać śmielej prawą rękę i nie sprawiało mu to bólu, a tylko z trudem powstrzymywał się od przekleństw. Lewa dłoń dudniła z mocą po parapecie. Nagle zdało mu się, że słyszy podobny odgłos dochodzący zza ściany, tak jakby ktoś go naśladował albo przedrzeźniał. Zagoiło się? Michał nie był dobrej myśli, widząc kikut serdecznego palca Tadeusza. Pozostałe palce prawej dłoni też nie wyglądały dobrze. Nie bardzo. Gdyby od razu poskładano mi palce, zrastały się krzywo. O graniu mogę pomarzyć. Widzisz, próbuję trochę rozruszać stawy. Jeden palec, może dwa. Butów pewnie też nie zasznuruję. Dlatego nie masz sznurowadeł. Jeszcze byś się na nich powiesił, wtrącił Piotrek, którego tu wrzucili przed tygodniem zmasakrowanego bez paznokcia. Tak czy owak mnie powieszą. Prędzej rozwalą, byłeś żołnierzem. Michał uznał ten argument za pocieszający. Byłem bandytą. Chyba ci uszkodzę drugą rękę. Nawet bez obu rąk ja będę nadal grał. Teraz wybuchli śmiechem wszyscy, także Tadeusz. Musicie mnie zrozumieć. Muzyka jest we mnie, tak jak miłość i śmierć. Tę pierwszą zaznałem, tej drugiej niebawem doznam. One przychodzą pewnego dnia nagle. A muzyka jest zawsze, przez cały czas. Kiedy śnię i kiedy się budzę w tej wilgotnej norze. Tyle, że raz jest pauzą, wyciszeniem, a innym razem wybucha jak wulkan. Doświadczam tego w dobrych i złych chwilach. Masz więc rację. Nie jestem bandytą, choć wyklęto mnie tak samo jak was. Zazdroszczę ci. Będziesz pewnie słyszał muzykę po śmierci, a my? A oni? Michał wskazał na wydrapane na ścianie imiona i daty. Na pewno słyszą pauzę. Pukanie zza ściany było teraz wyraźne. To dziewczyny. One nie wytrzymują bez mężów, bez chłopaków, bez ciuchów. Czy wiecie, że nie zaopatrują je nawet w środki higieny? Raz w miesiącu krwawią w sienniki. Michał zastukał w ścianę z całą mocą. Odpowiedź była natychmiastowa. Słyszycie? Już chyba lepiej być mężczyzną. Hej, my tutaj lato, zima, posiedzimy sobie jeszcze, weż za dnia nas się nie ima, w nocy tylko z nią się pieszczę. Nie fałszuj, Michał, słowa jak słowa, ale muzyka. Wtedy miałem chociaż akordeon. Była jakaś nadzieja. Szczęk drzwi przerwał wspomnienie. Ukazał się w nich klawisz, a za nim
wysoki mężczyzna w mundurze podoficera KBW. Twarz wydała się Tadeuszowi znajoma. Brakowało jej tylko zarostu. Adaś, kurwa, Adaś! Michał rozpoznał go natychmiast. Piotrek nie mógł go znać z leśniczówki. Adam poprawił kaburę i rozejrzał się po celi. Osadzony, zwrócił się do Tadeusza z kamiennym wyrazem twarzy, tak jakby nigdy w życiu go nie widział. Ani jego, ani Michała, ani... Tak wy! Nie zabierajcie rzeczy. Założyć osadzonemu kajdanki. A do was zaraz trojka przyjdzie osądzić. Zróbcie tu klar. Korytarz wydał się Tadeuszowi najdłuższą drogą w życiu. Rozważał, czy nie rzucić się na Adama i nawet dać się zastrzelić. Potem zdawało mu się, że stopy nie odrywają się od posadzki, a przecież skute miał tylko ręce. Wyszli na zewnątrz. Patrzył na obłoki, jakby chciał je zapamiętać na zawsze. Przed bramą stał wojskowy gazik. Jechali przez Warszawę pośród wyjących syren. Teraz pomyślał, że zaczyna się trzecia wojna światowa. Nalot, może więc to jeszcze nie koniec. Most przez Wisłę był odbudowany. Praga. Strzelecka? Nie, to niemożliwe. Tu już był. Ta sama willa, ten sam gabinet, pianino, ten sam major. No nie, coś się jednak zmieniło. Majorowi przybyły dwie gwiazdki. A portret Stalina? Przetrzyjcie przy okazji skórzu, kapralu. Zero rozumu i poczucia estetyki. Czarna szarfa nie może przesłaniać twarzy. Powieście to w końcu, zanim ja was powieszę i rozkujcie naszego gościa. Już wiecie. Towarzysz Stalin nie żyje. To wielka strata dla ludzkości, prawda, artysto? Nie musicie odpowiadać. Tego dnia powinniśmy sobie wiele wybaczyć. Jestem nawet gotów wybaczyć wam te stukania do więźniarki. Miała wyjść, a tak posiedzi sobie w karcerze. Co chcieliście jej przekazać? Informacje dla Londynu? Nie macie szans. Was już tam nikt nie słucha. Pan pułkowniku, znowu chce mi coś wybaczyć. Niestety, żal mi serca nie ściska. Może tylko taki, że nie przyłożyłem ręki do tej śmierci. Żałobnego marsza Chopina też nie zagram, bo nie wystarczy mi palców. Jak śmiesz? Zamilcz. Mam kogoś, kto zagra. Jak poćwiczy oczywiście. Kapralu, przyprowadźcie Aleksandra. Na szczęście sobie o was, artysto, przypomniałem. Czeka was praca pedagogiczna. Tak, tak. Poznajcie mojego synka, a właściwie mamin synka, bo matka rozpuściła go jak dziadowski bicz. Jednak obrzezać go nie pozwoliłem. Ma być Polakiem. Porządnym oczywiście. Nie takim jak wy, skurwysynem. Tylko spokojnie, bo każę zaraz zakuć was z powrotem. Dobrze już. Przecież nie znałem waszej matki, a kobiety, sami wiecie, są różne. Ta zza ściany raz dostała w pysk i sypnęła was. Treści, powiem szczerze, nie zrozumiała chyba, ale wasz upór ją zdumiewał. Aluś, siadaj do pianina, pokaż, co potrafisz. Tato, czy ty musisz panu mówić takie rzeczy? Ile on ma lat? Tadeusz starał się odwrócić uwagę od swojej sytuacji. 10 mam. No jeszcze nie ma. We wrześniu będzie miał, 2 września. Aleksandrze, to ważna data. Moja córka ma urodziny 2 sierpnia. W tym roku skończy 9. Od kiedy grasz? Od 3 lat.
Od razu do szkoły muzycznej poszedłem, jak tylko ją otworzyli. Mama tak bardzo chciała, żebym grał. Teraz to już nawet to lubię. Zagraj nam coś wreszcie, synu. Tego no Mozarta, marsz turecki. To gram z panią na cztery ręce. Nuty stoją, ale... No widzisz, przez ten wypadek razem nie zagracie. Przez ten wypadek? Możemy spróbować na trzy ręce. Zagraj, Alku, swoją partię, a ja się przymierzę. Tadeusz przysunął krzesło do pianina. Słuchał przez chwilę wstępu i naraz przytrzymał delikatnie dłoń Aleksandra. Jak grasz? Przedramiona nie mogą być sztywne. Rozluźnij je. O tak. Ładnie czytasz nutki, ale tu widzisz, jest napisane staccato, czyli... O właśnie, to wcale nie taki prosty utwór, także dla mnie. Spróbujmy od początku. Właśnie, artysto, to twoja ostatnia szansa. Do 1 maja... Och nie, do lata. Ma grać marsz żałobny. Jeszcze nie wiadomo, kto umrze. Czasy nie są pewne. Waszego pogrzebu też bym nie wykluczał. Czytał autor Wojciech Rohatyn-Popkiewicz. Okładka Halina Krawczyk, Jan Pawelski. Realizacja i montaż Katarzyna i Tadeusz Owsianko. Polska żyje!